Cześć, witajcie z tej strony. Tommy Chichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Jeszcze raz witam. Słuchajcie, często mnie pytacie o jakąś platformę, na której można by grać jeszcze na indeksach takich jak SP 500 albo DAX, czy na przykład złoto, surowce, ropa, forex. Więc słuchajcie, mam dla Was taką platformę, nazywa się Prime XBT. To jest multiplatforma, e, właściwie no, multiplatforma giełda. E, co ciekawe, po pierwsze, depozyt możemy robić w Bitcoinie, e, w Tetherze, no oczywiście, wiadomo, w Fiatach, w USDC, e, także, także to jest bardzo fajne i te, z tego jednego depozytu możemy grać na tych wszystkich instrumentach, tak, mamy też kryptowaluty, wiadomo, to jest wszystko na kontraktach, na futuresach, czyli mamy tam do Bitcoina, do Ethereum, XRP, EOS bodajże jeszcze to, to zaraz wam pokażę całą listę tego wszystkiego, na czym można. Grać. Słuchajcie, przede wszystkim tak, na tej giełdzie nie musimy robić KYC, żeby na niej handlować, ani do wpłaty, ani do wypłaty. I teraz tak, załatwiłem Wam przede wszystkim plus 50% do depozytu. Rejestrując się z mojego linku referencyjnego, wpisując kod promocyjny CW 50, dostaniecie. Plus 50% do depozytu. Słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa, bo tak, no oczywiście nie musicie wpłacać tam 10 tysięcy dolarów czy iluś, tam możecie 100 dolarów wpłacić na przykład, tak, ale tutaj dla porządku, powiedzmy, że wpłacimy bitcoina o równowartości 1000 dolarów lub tetera, 1000 teterów, czyli mamy te 1000 dolarów i dostajemy wtedy plus 50% więcej od tego, co wpłaciliśmy, czyli wpłacamy 1000 dolarów i na, mamy do dyspozycji wtedy 1500 dolarów. I teraz tak, no wiadomo, nie możemy tego wypłacić, to jest oczywiste, prawda, bo by giełda poszła z torbami, ale słuchajcie, możemy grać sobie tylko tymi 500 na przykład dolarami, tak? Nasze 1000 dolarów zostaje... I gramy sobie tymi 500 dolarami. Jak je stracimy, no to trudno, tak? I co? Zysk wypracowany z tych dodatkowych 50% oczywiście nam zostaje. I to jest przez ważne, ważne przez 90 dni. Także więc dosyć długo. Dodatkowo jeszcze Wam załatwiłem minus 25% od prowizji, czyli 25% mniej będziemy płacić prowizji za, za transakcje. Z takich dodatkowych fajnych spraw odnośnie tej giełdy, no to jest to, że oczywiście mamy ją na Androida i na iOSa tak, więc możemy czy na tablecie, czy na telefonie. Mobilnie z tej giełdy korzystać. Dodatkowo jest, giełda ma zaimplementowany taki dosyć ciekawy moduł, który się nazywa Covesting. To jest taki moduł, gdzie traderzy, którzy grają, grają na tej giełdzie, można, można po prostu się pod nich podpiąć, że tak powiem, i zarabiać na ich na ich ruchach, tak, na, tak jak oni inwestują, to oni mogą, że tak powiem, nasze, zarządzać jakimiś tam naszymi funduszami i jeżeli, jeżeli, oni mają dodatnie pozycje, no to wiadomo, my też zyskujemy, jak oni tracą, no wiadomo, my też tracimy wtedy, tak, ale no to też jest, też jest fajna sprawa, to już polskich, wielu, wielu polskich youtuberów już o tym mówiło, ja Wam natomiast pokażę E, pokażę przede wszystkim, jak, jak grać samemu na, e, na tej platformie, jak otwierać pozycję, bo tego widziałem, że nikt nie pokazuje. Tak więc ja Wam to e, pokażę. No dobra, to zaczynamy od rejestracji. E, link do mój reflink do rejestracji na tą giełdę znajdziecie pod filmem lub na głównym panelu mojego kanału YouTube. Tutaj w prawym górnym rogu ten znaczek ostatni przeniesie Was do rejestracji. Tylko pamiętajcie, jeżeli, jeżeli chcecie korzystać, jeżeli chcecie korzystać z tych bonusów, dostać 50% więcej kapitału do obrotu i 25% zniżki na prowizję, no to niestety musicie się zarejestrować, zarejestrować z mojego reflinka. Jeżeli zarejestrujecie się normalnie, no to tam dostaniecie tylko promocję taką, jaka jest automatycznie na giełdzie. Zaraz po zarejestrowaniu się dostajemy taki komunikat. To jest, to jest promocja ogólna dla wszystkich użytkowników tej platformy. Na, tutaj naciskamy zrezygnuj. I w tym momencie będziemy tutaj wpisywali ten mój kod, kod promocyjny dla Cryptowars, czyli CW50. Ja tutaj sobie zaraz szybko zasilę, zasilę sobie konto, żeby Wam pokazać jak to działa. No i tak, mamy tutaj zaksięgowane yy, potężne moje fundusze 0,003 Bitcoina. Yy, tutaj wpłaciłem, żeby wam pokazać yy, jak tutaj się poruszać yy, po tej kiełdzie, jak, yy, jak wpisać ten kod promocyjny, bo to na pewno będzie Was yy, interesowało. Czyli tak, naciskamy sobie tutaj yy, Mergin, marża do Bitcoina Mamy tutaj Informacje e, Informacje, że jesteśmy gotowi do handlu W jaki sposób, co zrobić Naciskamy i Mamy, e, mamy taką Sytuację Tak Zjeżdżamy sobie niżej Naciskamy Tutaj na Bitcoina I tu wpisujemy Kod promocyjny. Wpisujemy sobie: CW 50, aktywuj, i mamy teraz taką sytuację. Dostajemy takie powiadomienie. Jest to informacja. Jest to informacja o. Tutaj z automatu, tam idzie jak ktoś się zarejestruje, to z automatu idzie nam jakaś tam mniejsza promocja. Tutaj, rejestrując się z mojego reflinka, z mojego kodu, macie te 50%. Czyli naciskamy. Tak, udało się. Twój kod został aktywowany. Dobra. Teraz sobie od razu wpisujemy jeszcze drugi kod CW25, to jest na 25% zniżki za wszelkiego rodzaju prowizję. Zjeżdżamy sobie niżej. No i tutaj mamy bonus: 50% do giełdy. Tu możemy sobie nacisnąć, i tutaj mamy wszystko wyszczególnione. Yy, ograniczenia, yy, całkowita kwota bonusu na koncie nie może przekroczyć yy, jednego bitcoina 25 lub 25 eteru lub 50 tysięcy USDT, czyli, czyli tam mniej więcej równowartości 50 tysięcy USDT. Yy, no wiadomo, no, giełda sobie nie pozwoli na to, żebyście milion dolarów płacili i mieli pół miliona tak o... Kredytowane za darmo, tak, ale i tak tutaj jest bardzo, bardzo fajna sprawa, że jest do 50 tysięcy dolarów. Czyli, tak, na dobrą sprawę, na dobrą sprawę, możecie wpłacić sobie powiedzmy te, załóżmy maksymalnie 50 tysięcy dolarów. Dostajecie 25 tysięcy dolarów do dyspozycji i można sobie otworzyć Pozycję na bitcoina czy na, na cokolwiek innego, nie ryzykując, swoim, nie ryzykując swoim kapitałem. Oczywiście, słuchajcie, żeby to było jasne, ja wam wytłumaczę zaraz dokładnie, bo tutaj może dojść do sytuacji, gdzie wyzerujecie konto nawet nie wiedząc. Tylko po prostu, grając na dźwigni, zawsze o to jest obowiązek, to jest obowiązek. Jak wystawiacie pozycję jakąś, zawsze musicie to robić ze stop lossem. Pamiętajcie o tym. No to dobra, to zobaczmy, czy dostaniemy ten bonus. Ja tutaj specjalnie założyłem drugie konto, żeby to sprawdzić i Wam pokazać, jak to działa. Czyli jesteśmy tak, tutaj klikamy dashboard, jesteśmy na tym głównym panelu. I teraz tak. Yy... Żeby, żeby, dostać ten bonus, to musimy z tego naszego głównego, że tak powiem, portfela, to jest podobnie jak, jak Wam pokazywałem w Binance, tak, jest główny portfel i trzeba prze, przelać sobie, przerzucić środki na portfel do grania na dźwigni, no i tutaj, tutaj jest podobnie, tak. Zjeżdżamy sobie w dół, naciskamy sobie na Bitcoina Fund Account. No i tutaj przerzucamy sobie, no ja tutaj przerzucam te 0,0003. Tak, transfer, transfer przeszedł. No i teraz, teraz tak. Zobaczcie, tutaj mam balans. Czyli te moje 149 dolarów, ale jak widzicie, tutaj mam już plus te 50%. I mamy już w tej chwili, yy, mamy w tej chwili, tak jak była tam informacja, tutaj mamy ten bonus. Czyli mamy dodatkowo 74 dolary do dyspozycji. Tylko słuchajcie, przeczytajcie dokładnie te, te warunki, wszystkie odnośnie, odnośnie tej promocji. Ja Wam zostawię link tutaj do centrum pomocy, żebyście nie szukali. Tu są określone wszystkie te warunki tej promocji. Jest na zasadzie takiej, że. Oni oczywiście się zabezpieczają. Jeżeli wypłacicie teraz e, swój kapitał, to automatycznie wam e, zniknie ta promocja, tak? Zostanie odjęte z powrotem te 50%. E, tutaj to są ogólne warunki. Ja mam dla Was wynegocjowane nie 350 dolarów, tylko plus 50%. Ważne to jest, yy, tutaj gdzieś to jest napisane: nie 30 dni, tylko dla Was jest przez 90 dni. Każdy depozyt przez 90 dni, który zrobicie na tą giełdę, to będziecie dostawać dodatkowo 50%. Przepraszam, nie każdy depozyt na giełdę, tylko jak zrobicie, pamiętajcie o tym, żebyście nie mieli yy, potem do mnie jakichś yy, tam yy, pretensji, tak? Tutaj nie depozyt, który tutaj wchodzi tylko dopiero jak przelejecie z tego głównego konta na konto Mergin, tak? Tutaj jeszcze raz to tutaj jakbym coś miał dodatkowo. Max transfer i tak dalej i tak dalej, tak? Także tutaj tutaj już widzimy, że Wszystkie moje dostępne środki w tej chwili to jest 223 dolary i tym mogę sobie grać na dźwigni. No i teraz żeby zacząć handlować to tak, najeżdżamy tutaj na Mergin, naciskamy, otwiera nam się, e, otwiera nam się panel handlowy już giełdy. No, to troszeczkę inaczej wygląda niż na Binance czy na innych, na innych giełdach, które my znamy na kryptowalutowych i no, trzeba będzie po prostu troszeczkę się, troszeczkę się przyzwyczaić. Tak? Tutaj po lewej mamy cały spis tych wszystkich instrumentów, do których mamy, na których możemy sobie handlować, tak? Mamy Bitcoina do, do dolara Tutaj mamy All Markets. Jak naciśniemy, to mamy menu, na przykład samo CFD, czyli tutaj mamy te indeksy. <laughs> tutaj się poprawię. Mówiłem, że jest DAX. To no nie wiem, bo ja się nie znam, nie handluję na tych rynkach, ale chcieliście, to wam nagrywam taki film. Tu jest taki instrument German 30, który z tego co patrzyłem, odpowiada po prostu. Odpowiada indeksowi yy, DAXa. Tak? Musicie sobie sami popatrzeć, sami sprawdzić jak to wygląda. Także tutaj, jak naciśniemy samo krypto, to mamy takie pary walutowe, czyli możemy grać na kontrakty na Bitcoina, Ethereum, EOSa, Litecoina, yy, i to mamy do dolara lub do Bitcoina. No to teraz pokażę Wam. Jak tutaj otwierać pozycję, jak wygląda ta dźwignia? Bo y, tutaj musicie wiedzieć, ta dźwignia jest na stałe ustawiona od razu, od razu jest dźwignia razy 100 y, dla kryptowalut, jeżeli, y, jeżeli chcecie sprawdzić dźwignię dla y, in, innych instrumentów, tutaj innych y, rynków, takie jak tutaj są, to zostawię Wam też link, gdzie, gdzie, gdzie wszystko jest, gdzie wszystko jest ładnie opisane. Tak? Tutaj mamy wszystkie, wszystkie rynki, i automatycznie dźwignia dla kryptowalut jest razy 100, dla Forexa jest razy 1000. Mamy, co tam jeszcze mamy? Dla mm, na przykład dla srebra mamy razy 500, pewnie dla złota mamy razy 500, tak zgadza się. Dla indeksów mamy razy 100, tak więc tutaj yy, o co chodzi z tym, że jest automatycznie ustawiona. To znaczy, to znaczy, tak jak ja mam w tej chwili 224 dolary, tak, to razy 100 mam do dyspozycji. 22 400 dolarów. Za tyle maksymalnie w tej chwili mogę otworzyć pozycję na, na Bitcoinie, tak? Tylko, że pamiętajcie, ja Was bardzo o to proszę. Zwłaszcza dla świeżych, dla nowych osób, które nigdy nie grały na dźwigniach, nie mają doświadczenia. Nie kupujcie za wszystko, bo tutaj ruch o. O, o 1% różnica ceny, to automatycznie Wam skasuje całe to, yy, całe Wasze zasoby. Tak wyzeruje Was po prostu, portfel Wam wyzeruje do zera. No i teraz jak, jak, z, tego, yy, jak z tego korzystać? <laughs> Możemy sobie nacisnąć albo tutaj guziczek, pyk, sell i mamy takie okno. Możemy to również zrobić najeżdżając e, kursorem na wykres, nacisnąć prawe od myszki, mamy buy, sell. Nieważne co naciśniemy, czy to, czy to. Jeżeli naciśniemy buy, to automatycznie mamy tutaj mm, kupno długiej pozycji. Możemy sobie zaznaczyć kupno krótkiej pozycji, ale to, co pierwsze robimy, otwieramy sobie stop loss, take profit, żeby o tym nie zapomnieć, tak? No i teraz tak, Mm, tutaj mamy mm, rodzaj zlecenia, czyli limit, czyli tutaj wtedy wpisujemy cenę, po jakiej chcemy kupić. Market, no to wiadomo, po cenie obecnej rynkowej. Mamy cenę Stop, mamy OCO, ale to są już takie troszkę bardziej zaawansowane, <coughs> zaawansowane opcje. I jeżeli o nich pierwszy raz w życiu słyszycie, to i tak będziecie musieli najpierw się dużo więcej dowiedzieć, a to nie jest film e, o tym, tak. No dobra, słuchajcie, market. Ja będę kupował po markecie, żeby to szybko poszło. Będę chciał tutaj możemy sobie złapać lewym od myszki, przesunąć. Będę chciał zagrać jakąś pozycję. Nie wiem, idzie do góry, to zagramy do góry. Tak, jak zupełny świeżak, wiadomo, wszystko rośnie, to gramy do góry. Zaznaczamy buy i tutaj amount. To jest ilość bitcoina, jakiego chcemy kupić, lub jeżeli mam zaznaczone sell, to sprzedać, tak? My chcemy kupić, i teraz tak. Popatrzcie tutaj, popatrzcie tutaj u góry: Mam dostępne 224 dolary, to jest 4,5 tysięczne 4 bitcoina. Czyli maksymalnie mogę kupić w tej chwili 0,45 bitcoina. Tak? Rozumiecie? Czyli 100 razy więcej mogę kupić niż, yy, niż mam pieniędzy, tak? Ale teraz yy, w przypadku, kiedy dźwignia jest ustawiona automatycznie, to musicie zrozumieć taką rzecz. Maksymalnie mamy 20. 2400 dolarów do dyspozycji, i to jest dźwignia razy 100. Jeżeli chcemy sobie zagrać, żeby faktycznie nam wyszła dźwignia na przykład razy 10, to nie możemy kupić za te 2240, tylko za 2240. Czyli ta kwota, którą tutaj mamy, jeżeli. Kupimy Bitcoina za 224 dolary, to wtedy tak jakby jesteśmy bez dźwigni. Cena idzie do góry, urośnie cena o 3%, zarobiliśmy 3%. Jeżeli kupimy Bitcoina za 2224 dolary, to tak jakbyśmy grali na dźwigni: Razy 10%. I wtedy, jak cena pójdzie o 1% do góry, to wtedy faktycznie zarabiamy. 10%, tak? Dobrze, że to jest tutaj przeliczone, ponieważ tutaj wpisując ilość bitcoina, jakiego chcemy kupić, to jeżeli w tej chwili ten nasz cały depozyt to jest yy, 0,045 bitcoina, to jeżeli chcemy zagrać na dźwigni razy 10, to możemy kupić bitcoina za 0,45 5. Tak? I teraz będziemy mieli dźwignię razy 10, tak? Po prostu, jeżeli przestawimy się o 1, 0, to mamy razy 10, jako o 2, 0, to mamy razy 100. Y, Ale na razy 100 wiecie, co się stanie, tak? Cena pójdzie o, o troszkę w dół i od razu Was wykosi wykosi Was do zera, także yy, moim zdaniem dźwignia razy 10 naprawdę jest wystarczająca w 100%, to wystarcza, nie trzeba więcej. I teraz pamiętajcie, grając na kontraktach, grając na kontraktach, zawsze, ale to zawsze ustawiamy sobie stop lossa, tak? Jeżeli widzimy tutaj, mamy cenę Mamy cenę y, w tej chwili 50 370. Powiedzmy stop lossa ustawimy sobie na, 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 na 50 200. To tutaj wpisujemy sobie 50 200. Tak możemy Take Profit sobie zaznaczyć. Na przykład, jak dojdzie do 50 800, 50 800 to będzie nasz take profit, czyli przy tej, przy tej cenie zostanie zamknięta nasza pozycja z zyskiem dziesięcio-tysięczne bitcoina, tak? Tutaj możemy sobie poczekać. W każdym razie, dobrze, nie będziemy czekać. Chcemy kupić 0,045 bitcoina, czyli dźwignia faktyczna razy 10. To trzeba sobie przeliczać, tak? Kupujemy. Naciskamy cent. Potwierdzamy, i w tej chwili tutaj mamy potwierdzenie, że, że została. Pozycja otwarta, i teraz tak na wykresie widzimy, że w tym miejscu mamy tą pozycję otwartą. Jak klikniemy na ten kafelek, to otw otworzy nam się na wykresie, pokaże, gdzie mamy stop lossa w tym miejscu i gdzie mamy take profit. I teraz tak stąd można sobie zarządzać yy, i take profit, i stop lossem. Najeżdżamy na kafelek. Przytrzymujemy lewym od myszki i zjeżdżamy sobie na przykład w dół. Wyskakuje nam potwierdzenie w tej chwili: widzicie, tutaj ta cena się zmieniła, i musimy potwierdzić, że się na to zgadzamy. Bardzo fajna sprawa to jest coś, czego brakuje na naszych giełdach kryptowalut. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Eee, słuchajcie. Przede wszystkim pamiętajcie, proszę was pamiętajcie. Jeżeli chcecie spróbować, jeżeli chcecie spróbować, yy, wpłacicie seniem 100, 200, 300, 1000 dolarów, to najpierw, najpierw potrenujcie sobie, potrenujcie sobie, tak? Tutaj, jak będziecie <laughs> przerzucać na to konto Mergin, wrzućcie sobie na początek, nie wiem, 50 dolarów, 10 dolarów, 100 dolarów tyle ile możecie stracić dlatego że nie macie chociażby wprawy i nie będziecie się aż tak bardzo złościć, tak? Wracamy do giełdy do panelu transakcyjnego. No i tak, tak to wygląda. Tutaj na dole, tutaj na dole mamy e, wszystkie dane pozycji, tak? Mamy rozmiar, czyli ile mamy Bitcoina kupionego. E, jaka, jest, e, jaka jest cena, po której weszliśmy? E, obecna cena PL to jest nasz zysk lub strata. tak W tej chwili jesteśmy w stracie. Take profit mamy ustawiony na tyle, stop loss na tyle. E, likwidacja. Jeżeli chodzi o likwidację pozycji. Znaczy z automatu, że giełda nam po prostu zamknie pozycję, to pozycja zostanie zamknięta. Jak tutaj, jak tutaj dojdzie nam do naszej, do naszej wartości, tak? Tutaj będziemy widzieli, jak tu, tu dojdzie do, do zera, no to wtedy automatycznie giełda nam zamknie pozycję i mamy stracone. Te 148 naszych dolarów plus 70 parę, które dostaliśmy. Tutaj wszystko na bieżąco, na bieżąco idzie, tak? Tutaj mm, widzimy, ile jeszcze mamy dostępnego kapitału do otwarcia pozycji. I co? I w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili zaraz nam tutaj wybije Yy, wybije nam stop lossa, tak? W tej chwili jesteśmy tutaj, nam cały czas pokazuje, czy jesteśmy na stracie, czy na zysku, tak? Mamy stracone 2,45 dolara i tak dalej. I teraz, tak, równocześnie, równocześnie możemy sobie otworzyć w pozycję yy, na przykład na SP500, tak? Tylko, że pamiętajcie też o jednej sprawie. To są właśnie, to są rzeczy związane z graniem na futuresach, na kontraktach, tak? Jeżeli otwieramy drugą pozycję, a cały nasz ten kapitał, bo to jest na zasadzie jak, jak cross, jakbyśmy grali na crossie, tak? Czyli cały nasz kapitał, jeżeli tu otworzymy pozycję na innym instrumencie, to wtedy... To wtedy całe zabezpieczenie jest do tej pozycji i do tej, na której już gramy, tak? Czyli jeżeli i tu, i tu nam spadnie cena, to trzeba pilnować, bo bardzo szybko może nas wysadzić z siodła. Oczywiście jest możliwość zamknięcia pozycji, że tak powiem, z palca, jak to się mówi, tak samemu. Tutaj w tej linijce na samym końcu mamy krzyżyk. Naciskamy krzyżyk i tutaj mamy close position. Możemy automatycznie e, z ręki sobie zamknąć e, zamknąć tą całą pozycję. E, jeżeli chodzi tutaj jeszcze o ten wykres dla traderów czy dla osób, które robią sobie analizy techniczne, no to tutaj jest tak troszeczkę mm, Zresztą sami zobaczycie, e, troszeczkę słabo z tym jest, prawda? Tutaj możemy jakieś tam e, linie sobie wysmarować i tak dalej, i tak dalej. E, tutaj koło zębate mamy ustawienia różne. Możecie tu sobie e, ponaciskać, zobaczyć co Wam zniknie, co Wam się pokaże. Ale to, co jest, e, to, co jest tutaj e, fajną sprawą, to tutaj w tym miejscu analizy jak naciśniemy to mamy pełny wykres z Trading view i na podstawie tutaj tego wykresu możemy tutaj sobie normalnie zrobić to wszyscy będą wiedzieli jakieś analizy poustalać tu wchodzę tu wychodzę tutaj ustawię sobie stop lossa tutaj ustawię sobie take profit wracamy wtedy do wykresu wpisujemy to co chcemy i możemy w ten sposób grać słuchajcie Przede wszystkim, moim zdaniem, e, macie tak: e, 90 dni od momentu, e, od momentu aktywowania tego mojego kodu. Macie 90 dni, e, i to nie dotyczy tylko jednej wpłaty, tylko wszystko, co będziecie wpłacać e, tutaj, jako depozyt swój, to będzie dodawane do tego 50% więcej. Więc, moim zdaniem, moim zdaniem. Warto po prostu, warto naprawdę jest spróbować i zobaczyć, tak? Zobaczyć, czy yy, wykorzystać po prostu to, tak? Mamy, mamy bez, yy, bez dodatkowych kosztów po prostu pożyczkę dodatkowe 50% z tego, co gramy. No i 25% zniżki jeszcze na prowizjach. Tak, jeszcze szybko Wam pokażę, co jeszcze jest na tej platformie. Tu jest taki system, system Turbo, który się nazywa Turbo. To jest Practice in Demo, możemy mieć konto demo lub od razu normalne. Proponuję zapoznać się najpierw z demo. To jest na zasadzie takiej, że zakładamy się w którą stronę pójdzie cena, na przykład bitcoina, w ciągu minuty, w ciągu pięciu minut, w ciągu dziesięciu minut, tak? I tutaj, jeżeli obstawimy pozycję, to nie możemy już jej zamknąć po prostu po upływie tego czasu. Minuty pięciu lub dziesięciu się zamyka i to jest tyle. Tutaj w demo bardzo fajnie mamy jednego bitcoina. Także tutaj nie naciskajcie: Open Real Account, bo to wtedy normalne konto sobie otworzycie. No tu powiedzmy, powiedzmy że w ciągu 5 minut, niech będzie, skoro spada, to niech spada. One click, nie. Powiedzmy, dobra, niech spada. No i zobaczymy, tak? I zobaczymy. Mamy tutaj otwartą tą pozycję. I zobaczymy za 5 minut, czy nam się zamknie poniżej czy powyżej. Dobra, słuchajcie. Kwestia jest jeszcze taka: mamy tutaj ten moduł Covesting. To jest, to jest ten moduł, o którym Wam mówiłem wcześniej. Tutaj trzeba sobie potwierdzić, na czym to polega. Tutaj, traderzy, którzy grają na tej platformie. Yy, mogą brać pod zarządzanie wasz kapitał, jeżeli będziecie chcieli. Tu jest yy, ranking tych traderów, tak ich skuteczność i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, tu pierwszy ma na przykład yy, 1184% zyskowności, i tak dalej, i tak dalej. To, co jest ważne, musicie patrzeć, jak długo, jak długo oni handlują, tak? Aktywne dni. Aktywne dni. Moim zdaniem ten, kto ma najwięcej aktywnych dni, jest najbardziej, że tak powiem, wyskalowany, tak? <laughs> Czyli jego, jego faktyczne zyski bądź straty są bardziej realne, tak? Bo jeżeli ktoś po czterech dniach ma 171%, no to mogło mu się po prostu pofarcić, tak? Także, także tak, to, tak to wygląda. Jak klikniemy, otwierają nam się jakieś statystyki. No i tu widzimy, tak? Widzimy co tam, yy, co tam, co tam yy, jak mu tam idzie, i tak dalej. Yy, tutaj jest, yy, tutaj jeszcze jest. Yy, na zasadzie takiej, że yy, jeżeli damy do, yy, jeżeli damy do, że tak powiem, temu traderowi do zarządzania nasz kapitał w wysokości 0,01 bitcoina, to dostaniemy 60% zysku, który ten trader nam wygeneruje z tego, z tej powiedzmy kwoty. 20% bierze platforma i 20% bierze ten trader, który Wam zarobił kasę. Ewentualnie, jeżeli jeżeli akurat stracił, bo zagrał kilka złych pozycji, no to niestety Wasze środki przepadają, tak? No i tutaj w zależności jak dużo przeznaczycie, tak dostajecie taki, taki procent, tak? Tak więc tak to wygląda. Tutaj widzicie skuteczność w dniach, w miesiącach, tak to wygląda. Czyli na początku w grudniu miał bardzo wysokie zyski, później coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj trzeba się nad tym zastanowić. Jeżeli ktoś jest e, traderem i chce sam być takim traderem, który będzie zarządzał czyimiś środkami. No to tutaj możemy sobie stworzyć swoją strategię, ale to już, to już jest kwestia może na jakiś inny, na inny film. Tak więc tak to, tak to wygląda, tak wygląda ta platforma. Nie będę Wam pokazywał chyba więcej. Aha, no powiem tylko dla przypomnienia, tak? Jeżeli... Jeżeli będziemy otwierać pozycję na forexie, to pamiętajcie, że forex jest razy tysiąc. Czyli, czyli, czyli euro, euro, euro do euro do dolara, taki najbardziej chyba popularne, tak? Jeszcze tutaj nie próbowałem nic otwierać tutaj. Jak chcecie wykres troszkę powiększyć, tutaj na dole najeżdżamy, i możemy rozszerzyć bądź zwęzić sobie wykres. No i teraz tak tutaj jak będziemy otwierać pozycję, no to tutaj mamy też kwotę, tak? Ile chcemy kupić, ile chcemy kupić e, na przykład na długą pozycję jeżeli jest e, euro do dolara no to ile ile powiedzmy tam y, tych dolarów e, chcemy y, chcemy kupić tak. Czyli tutaj prawdopodobnie ja już tego nie będę sprawdzał za 220. Tak, za 224 tysiące możemy kupić. Ale wtedy, jeżeli cena skoczy o 0,1%, wtedy mamy wyzerowane konto. Pamiętajcie o tym, dobrze? Tak więc tutaj trzeba pamiętać, że trzeba sobie to przeliczyć. Zanim otworzycie pozycję, to trzeba to sobie wszystko. Przeliczyć Zobaczymy jak tutaj Jak tutaj wygląda sytuacja U nas Jeszcze nam stop plusa. nie wywaliło Liznęło Aby prawie Znaczy nie liznęło bo jakby liznęło To by nam zamknęło Prawie że Prawie że Troszkę zabrakło no nic zobaczymy Dobra wróćmy do turbo Nie wiem czy już 5 minut yy, Minęło no, wygląda na to, że 5 minut nam minęło. Także, także tutaj. Mmm, także tutaj, co? Co tu się wydarzyło? Poszło w dół, i, i co? No, nie wiem. To musicie sobie już sami popróbować, chyba. Musicie to sobie sami popróbować. Widocznie było coś takiego, akurat na zamknięciu 5 minut, i wywaliło do góry. Ale na Waszym miejscu, tutaj bym się w to nie bawił, bo to jest zwykła ruletka. To jest zwykła, normalna ruletka. Także z tym, z tym, ja bym sobie dał spokój. No dobra, jeżeli macie jakieś pytania, to. To, to, to. Oczywiście, piszcie pod filmem. E, wszystko Wam postaram się wytłumaczyć jak tylko będę mógł. No i co? I to chyba, było, chyba by było na tyle.